No przede wszystkim gratuluję całemu zespołowi, bo przegraliśmy seta do 13, a i morale przy takim wyniku bardzo spada. Jednak potrafiliśmy się podnieść. Wszedł Tomek rezerwowy i pociągnął ten mecz. No, no, brawo dla zespołu. Pamiętajmy, że my się chyba ogrywamy troszeczkę w tej lidze. Jesteśmy teraz na półmetku. Cieszę się, że wygrywam w końcu z kimś Szczuba, bo tą dół powiedzmy ograliśmy, ale ten Szczuba jeszcze... Pierwszy mecz, brawo. Tak, przerwa świąteczna, ale wszystkim się nam przyda. Mamy drobne kontuzje. Myślę, że każdy przepracuje ten okres, żebyśmy wrócili jeszcze mocniejsi. Czy ja się bardzo cieszę, że w pewnym momencie zaskoczyliśmy w tej lidze, bo był moment, gdzie 3-4 porażki z rzędu to bardzo bolało, morale już spadło i nagle jeden mecz, drugi mecz i jakoś to idzie do przodu. Będziemy walczyć, no mamy nadzieję na czwórkę, chociaż będzie bardzo ciężko. Życzymy wszystkim kibicom wesołych świąt i cieszymy się, że w nowy rok wchodzimy zwycięstwem. Tak, szczególnie, że na koniec roku ostatni mecz w tej rundzie wygraliśmy tak naprawdę z trzecim zespołem ligi. Cieszymy się, że tak naprawdę nie odstajemy od żadnego zespołu i z każdym walczymy. To jest najważniejsze, że po prostu jesteśmy gdzieś tam w czubie i będziemy po prostu każdy mecz traktowali osobno i chcieli wygrać po prostu go. Wydaje mi się, że na początku meczu trochę sędziszów nie wszedł w zagrywkę. Wydaje mi się, że duża hala nie mieli takiego czucia. Widać było, że trochę dużo zagrywki psuli. Potem już tą zagrywkę, że tak powiem, tak jak było widać, dużo przewagę ich w drugim secie bodajże. Nas trochę tą zagrywką pociągnęli, ale daliśmy radę na szczęście, dobre przyjęcie, w ataku mieliśmy naprawdę dużo punktów pozytywnie, także wydaje mi się, że zwycięstwo na plus dla nas. No dzisiejszy mecz, powiem szczerze, no, nie należał do najłatwiejszych. Drużyna Sędziszowa postawiła wysokie warunki gry, lecz nasza gra skutkowała po prostu dobrymi kontrami i zagrywka już w dalszych setach poprawiła się i skutkowała po prostu wygranymi setami. Ale ogólnie, no po prostu to był trudny mecz, ale daliśmy radę i zdaliśmy egzamin. I po prostu możemy się cieszyć z tych 3 punktów na koniec roku. Bardzo się cieszę, że zasiliłem szeregi tu właśnie drużyny i myślę, że... Wcześniej liga amatorska, tak w Talpsie, no i trochę Kalps Koluszowska. Tak. Bardzo trudny momencie generalnie dołączyłeś do środku sezonu. Tak, to nie był taki za wygodny moment, ale myślę, że z meczu na mecz coraz będę więcej grał i po prostu dostała te szanse.